22 maja, piątek, zwykły pusty parking przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Ale już jutro to miejsce będzie pełne życia i prawdopodobnie na stałe wpisze się na kartę historii naszego miasta. Dlaczego? Dlatego, że tutaj będzie pierwsze w Opolu kino samochodowe. Pierwsze na świecie kino samochodowe pojawiło się w 1933 roku w New Jersey. W Polsce w 1994 roku w Warszawie na Żeraniu i był to absolutny hit. Czy tak będzie i tutaj? Zobaczymy. Jutro o godzinie 21 rusza pierwszy seans. Będzie to oscarowy film Green Book. Ceny biletów to 35 zł od samochodu. Miejsc parkingowych 250. Na chwilę obecną sprzedana jest ponad połowa miejsc. Bezpośrednio przed seansem będą podane informacje dotyczące częstotliwości, na której możemy słuchać dźwięku. Co ważne, całość dochodu będzie przeznaczona na pomoc, na operację serca dla małej Laury Biel, więc szczytny cel. Wszystkim, którzy lubią podjadać podczas seansu, przypominamy, żeby zabrali ze sobą swoje jedzenie, swoje napoje, bo wszystkie food trucki będą pojawiały się tutaj dopiero podczas kolejnych seansów. Szykuje się wielka przygoda, bo kto z nas był tak naprawdę do tej pory w kinie pod gwiazdami?